I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 i 25 werset. Wśród wierzących Hebrajczyków, wśród wierzących Żydów pojawiło się niebezpieczeństwo zmęczenia kroczeniem w wierze. Z powodu dotkliwych prześladowań, których doświadczali, wzrastała tendencja powrotu do judaizmu. Chcieli uniknąć nieprzyjemności z zewnątrz, zarówno ze świata, jak i od Żydów. Dlatego też w liście do Hebrajczyków Duch Święty przedstawia osobę Pana Jezusa z różnych perspektyw. Zajmowanie się Chrystusem, Jezusem, Panem jest jedynym skutecznym sposobem przeciwstawienia się znużeniu podczas naszej wędrówki. Zwyczaj zaniedbywania wspólnych zebrań wyraźnie się rozprzestrzeniał. Brak rzeczywistej satysfakcji i radości w wierze może łatwo doprowadzić do zmniejszenia zainteresowania sprawami duchowymi. Brak duchowego pokarmu powoduje zanikanie radości w Panu. To zgubne i bezwzględne koło może być przerwane tylko przez świadomą decyzję powrotu do spraw Pana. Fragment z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 i 5 werset. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża, pokazuje, że uczęszczanie na zgromadzenia jest ściśle powiązane z naszymi wzajemnymi relacjami. Tam, gdzie jest zainteresowanie dobrem innych oraz gdzie dobry przykład motywuje innych do miłości i dobrych uczynków, zazwyczaj zwyczaj wspólnego zgromadzania się nie będzie lekko traktowany, nie jest lekceważony. Wszyscy będą troszczyć się o to, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, jak mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 wersetu. Taka troska nigdy nie będzie się przejawiała w nieczułej krytyce, ale raczej w wiernym przykładzie. Służyć innym w duchu prawdziwej miłości można przez szukanie ich dobra i pokazywanie im osoby i dzieła Pana Jezusa.